Na miejscu piątym American Pie. Tak, wiem, gówniarski i szczeniacki humor, można tak powiedzieć, ale miejscami rozbawił mnie do łez. Ubawiłem się świetnie, zarówno na pierwszej części, jak i na kilku kolejnych. Wiem, że to się trochę ciągnie, te części później powstawały z innymi aktorami, ale mniejsza z tym. Ja mówię chyba o pierwszych trzech, które były niezwykle zabawne. No i cóż, polecam, jeżeli ktoś nie wiedział, ale pewnie wszyscy widzieli. Klasyk, chyba. Na miejscu czwartym Zgon na pogrzebie. Ale nie ten zrobiony przez Amerykanów w 2010 roku. Od tego trzymajcie się z daleka. Ja mówię o tym, który został zrealizowany w roku 2007 przez Brytyjczyków. Wyśmienity film, zabawny, a przy tym niezwykle inteligentny, z fantastycznym poczuciem humoru. To był jeden z tych nielicznych momentów, kiedy oglądając scenę i siedząc w kinie, dochodziłem do takiego stanu, że nie byłem w stanie przestać się śmiać. Fantastyczna rzecz. Jeżeli żeście nie widzieli tego w wersji brytyjskiej, to gorąco polecam. Gwarantuję, że ubawicie się setnie. Na miejscu trzecim dwa filmy. Pierwszy z 1993 roku, drugi z 1995 roku. Dwaj zgryźliwi tetrycy. W oryginale Grumpy Old Man i Grumpier Old Man. Fenomenalny film, przezabawny, z niesamowitym duetem dwóch aktorów. Jack Lemmon, Walter Matthau, obaj niestety już nieżyjący, ale stworzyli kreacje po prostu fenomenalne. Każdy z nich był genialnym aktorem, ale to, co wyczyniali na ekranie razem, nie da się opisać. To jest taki film, przy którym momentami popłakiwałem ze śmiechu. Naprawdę fantastyczny. To są starsze produkcje, więc jest szansa, że żeście ich nie widzieli. Jeżeli tak, to macie co nadrabiać i na pewno będziecie się świetnie bawili. Polecam gorąco. Na miejscu drugim kolejny film z 1993 roku, Groundhog Day, czyli Dzień Świstaka. Nie wierzę, żeby był ktoś, kto tego filmu nie widział. Ale jeżeli tak, to koniecznie musi obejrzeć fenomenalny film. W głównej roli Bill Murray z Andy McDowell zagrali tam fantastycznie. Przezabawna historia, doskonale opowiedziana. Świetna. Można się przy tym uśmiać i przy tym zastanowić. Fantastyczny film. Gorąco polecam Dzień Świstaka. Na miejscu pierwszym zdecydowanie bezkonkurencyjny film Dziwna Para, czyli Odd Couple z 1968 roku. W boju ponownie niezastąpieni Walter Matthau i Jack Lemmon. Fantastyczny film z wyśmienitym poczuciem humoru i przy tym niezwykle inteligentnym, z fantastycznymi dialogami. To się ogląda po prostu cudownie i radzę oglądać w oryginale, jeżeli macie taką możliwość, bo niestety dialogi tracą mocno na niuansach w przypadku tłumaczenia, w przypadku lektora. Także gorąco polecam ten film. W 1998 roku pojawiła się również druga część tego filmu. Równie świetna, równie inteligentna i równie zabawna. Także się przy niej ubawiłem, chociaż ta nowsza komedia z 98 roku jest zdecydowanie bardziej współczesna, więcej tam gagów, takich wybuchów śmiechu, przypadkowych zupełnie, ale fantastyczna. To, co teraz widzicie w tle, to jest scena właśnie z 1968 roku, dialogu z siostrami Coco Pigeon. Ona powinna przejść do legendy kinematografii, jeden z zabawniejszych dialogów, jakie kiedykolwiek widziałem. Polecam ten film i zdecydowanie polecam tych dwóch facetów. Walter Matthau, Jack Lemmon. Musicie to zobaczyć. Fantastyczny humor, fantastyczna zabawa. No nic. Na razie to wszystko. Właściwie na dzisiaj to wszystko. Jeżeli chodzi o komedie, pamiętajcie, to są moje komedie. Moje poczucie humoru nie jest uniwersalne, ale jest moje. No nic. Trzymajcie się. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Pa, pa.